Witam Was w filmiku włosowym. Ostatnio właśnie jest dużo takich na moim kanale, ale to dlatego, że właśnie testuję super kosmetyki i o takich dzisiaj właśnie tutaj Wam powiem. Są to kosmetyki Cynarski, czyli kosmetyki od fryzjera Łukasza Cynarskiego. On ma robi świetne metamorfozy. Widziałam właśnie mnóstwo i na Instagramie, na Facebooku, jakie są metamorfozy wykonywane w jego salonach. I naprawdę mega. Szkoda, że właśnie nie mam bliżej, bo na pewno bym zrobiła te koloryzacje właśnie w ich salonie. Dzisiaj jednak porozmawiamy o linii kosmetyków Cynarski keratynowej. I to będą właśnie w skład tego zestawu, który ja testowałam, wchodzi szampon keratynowy do włosów suchych, keratynowa odżywka do włosów suchych oraz keratynowa maska do włosów zniszczonych. Ja już otrzymałam tą paczuszkę jakiś czas temu. Wy tutaj pewnie zobaczycie w międzyczasie właśnie jak ja tą paczuszkę otwieram. Nie nagrywałam dla Was jakby osobnego filmiku z otwieraniem paczki, tylko nagrałam właśnie jak ją otwierałam, ale właśnie bez jakiegoś tam gadania. I tutaj właśnie dzisiaj chciałam do Was przyjść z takimi pierwszymi efektami, jakie zauważyłam na włosach, bo wiadomo, że taką pełną recenzję dopiero będę mogła powiedzieć właśnie o swoją opinię. Gdy zużyję te całe kosmetyki, wtedy Wam powiem, czy się opłaca, czy nie. Ale póki to jestem naprawdę bardzo zadowolona. Już przy pierwszej pielęgnacji tymi kosmetykami włosy były naprawdę mega mięciutkie, takie błyszczące i takie, wiecie, lejące. I właśnie ja teraz je cały czas testuję. Wczoraj testowałam coś innego i niestety te włosy są takie troszeczkę spuszone, nie wiem czy to widać, ale właśnie po tych kosmetykach te włosy są mega takie wygładzone, co będziecie mogli zobaczyć właśnie w trakcie filmiku, bo ja nagrywałam dla Was ten zabieg, jak ja go wykonuję na moich włosach, na siostry, i tam widać właśnie jakie efekty ten zabieg daje, także naprawdę zobaczycie, że z puszących włosów są włosy po prostu niczym taka tafla błyszcząca, właśnie w przypadku mojej siostry. I ten efekt jej się nawet utrzymywał przy kolejnym myciu, nadal miała te włosy super, mimo że już właśnie wtedy nie używała tych kosmetyków, to jednak te kosmetyki tak zadziałały, że gdy umyła włosy po raz drugi, ten efekt nadal był. Tutaj może powiem, jak ja te kosmetyki stosuję, bo to też jest oczywiście istotne. Włosy myłam szamponem za każdym razem dwukrotnie. No wiadomo, tutaj przy myciu nie ma żadnej filozofii, więc nie ma się co rozgadywać. Mogę tylko powiedzieć, że właśnie podczas mycia włosów tym szamponem one są naprawdę już takie mięciutkie, wygładzone, ale czuć jednak, że są domyte. Nie jest to jakiś taki szampon taki, wiecie, że no jakby nie widać, że te włosy są umyte, bo miałam też takie szampony. Ten super myje, ale właśnie za pierwszym razem, przy pierwszym myciu tak się trochę słabiej pieni, ale przy drugim już naprawdę jest super piana, także to może też dlatego, że te włosy zawsze przed myciem olejuję i tak dalej, to pewnie też jest inaczej, ale właśnie też Was zachęcam bardzo do olejowania włosów, bo to w moim przypadku działa naprawdę cuda. Przejdźmy do kolejnego kroku i tutaj mamy do wyboru odżywkę albo maskę. I ja używałam i ze samą odżywką, i ze samą maską oraz też łączyłam te kosmetyki ze sobą. I za każdym razem właśnie zawijałam te włosy z tą maską i odżywką, czy tam wiecie, no z tym, czy z tym, pod czepek, pod jakąś folię spożywczą, tak jak właśnie mamy tutaj napisane na instrukcjach zarówno odżywki, jak i maski. Że właśnie musimy pod folią te włosy trzymać, żeby właśnie te składniki aktywne wniknęły w ten włos. Dodatkowo przez 5 minut należy właśnie te włosy w tej folii podgrzewać suszarką i wtedy najlepiej nałożyć sobie jakiś ręcznik czy turban i jeszcze tak chodzić właśnie około pół godziny. Ja chodziłam dłużej, jak znacie mnie, zawsze wszystko przytrzymuję dłużej i naprawdę przy zmywaniu już było czuć, że te włosy są takie mięciutkie. Już nawet moja siostra stwierdziła, że wow, przy spłukiwaniu miała taką taflę po prostu, co jej się nigdy wcześniej nie zdarzało.
Więc naprawdę jesteśmy jak na razie mega pozytywnie zaskoczone tymi kosmetykami. I widzicie, to nie sprawdza się tylko na moich włosach, ale też na innych. Także myślę, że jeśli szukacie czegoś, co Wam faktycznie wygładzi te włosy, sprawi, że będą bardziej proste, bo ja właśnie po tych kosmetykach mam tak, że gdy je wysuszę suszarką, to one są naprawdę proste. Ja Wam to pokażę we filmikach. Teraz tak jak mówię, wczoraj myłam włosy czymś innym, bo dostałam do testowania inne kosmetyki i moje włosy się trochę spuszyły po tych kosmetykach. Dodatkowo też szłam spać w takich wilgotnych włosach, więc one się lekko pofalowały, ale mimo wszystko ja widzę, że te kosmetyki nadal działają na tych włosach, bo one są naprawdę takie milutkie w dotyku, a wiecie, ja teraz robiłam 2 razy dekoloryzację włosów i też 2 razy robiłam je farbą rozjaśniającą. Także one faktycznie są jakby podatne na te zniszczenia w tym czasie, ale jednocześnie ja o nie bardzo teraz dbam, prowadzę mega taką głęboką ich regenerację, pielęgnację, także no wiecie, nie chcę żeby one się zniszczyły i póki co nie widzę zniszczeń, tylko widziałam jakieś tam rozdwojone końcówki. Ale kupiłam sobie specjalnie nożyczki fryzjerskie i gdy widzę jakąś zniszczoną końcówkę, to je po prostu tak obcinam, ale teraz naprawdę mogę Wam powiedzieć, że nie widzę tutaj absolutnie żadnych zniszczonych końcówek. Jak widzicie, te włosy cały czas rosną tak szybko jak rosły. Ja je ostatnio bardzo dużo podcięłam, około 6 cm, a mam wrażenie, że one są znowu tak samo długie. Ja Wam może zaraz pokażę długość, jaka jest ich, ale nie będę Wam może jakoś nagrywać, jakie te włosy wyglądają teraz z bliska, bo tak jak mówię, ja wczoraj umyłam włosy czym innym. Nagrane właśnie podczas tego filmiku, gdy właśnie ich używałam. Także jak najbardziej mogę Wam polecić. Kupicie je na stronie Cynarski Kosmetyki. I po prostu też możecie chyba na Facebooku zamawiać we wiadomościach prywatnych u nich. Wystarczy właśnie wpisać Cynarski i oni mają taki, tak jak tutaj, z takimi nożyczkami. Na Facebooku też nazwę, także to tyle. Chyba, że może któraś z Was była już u nich w salonie, to oczywiście napiszcie mi pod spodem. Nie wiem, co tutaj jeszcze mogę Wam powiedzieć. Aha, dostanę też niedługo od nich też serum do włosów, także Wam na pewno powiem, jak to tutaj u mnie się sprawdza, bo póki co te kosmetyki są naprawdę świetne, uwielbiam je, super się u mnie sprawdzają. A teraz póki co na końcówki stosuję ten olejek z Elgonu i też jest naprawdę super. Naprawdę też mogę Wam z czystym sumieniem polecić, bo naprawdę bardzo mi się sprawdza. No ale dzisiaj jest właśnie filmik o kosmetykach Cynarskiego, także naprawdę jak na razie na plus. Widziałam też, tam jeszcze była seria kosmetyków dla blondynek niwelująca żółty odcień włosów, także mam nadzieję, że jak dojdę w końcu do tego blondu, to może nasza współpraca dalej będzie się rozwijać, to może wtedy będę mogła dla Was przetestować tamte kosmetyki, także trzymam kciuki, żeby się w końcu udało i żebym właśnie doszła do tego blondu. Teraz póki co z nimi nie kombinuję, skupiam się na ich pielęgnacji i te kosmetyki też możecie używać z pielęgnicą, jeśli macie. Także możecie właśnie stosować na te 2 sposoby, z pielęgnicą albo właśnie pod tym czepkiem z użyciem suszarki. Suszarkę ma każdy, także myślę, że tutaj nie jest problem. Te kosmetyki też nie są jakieś drogie, także na stronie możecie sobie zobaczyć. Myślę, że taka normalna cena to takie profesjonalne kosmetyki. Widziałam też wiele kosmetyków droższych od nich, także myślę, że to nie mają tutaj jakiejś wygórowanej ceny. No ale tak jak mówię, no u mnie się sprawdzają, zobaczycie zresztą podczas filmiku, jak te włosy po nich wyglądają, także dziękuję Wam za oglądanie. To jest taki zlepek z różnych dni, tak jak mówię, ale chciałam właśnie dla Was zrobić dla Was po prostu taki filmik, w którym pokażę Wam, jak stosować te kosmetyki i jakie dawały u nas efekty.
przy różnych po prostu myciach. Także nie jest to filmik, w którym ja po prostu raz myję nimi włosy i to tyle, tylko właśnie ja tutaj do Was przyszłam już po używaniu tych kosmetyków jakiś czas. Nie jest to jedno czy dwa mycie, tylko naprawdę teraz regularnie je stosuję i naprawdę z czystym sumieniem mogę Wam je polecić. Ale oczywiście pojawi się też filmik później, gdy zużyję całe te opakowania, ale też pojawi się dla Was filmik osobny, w którym wykonuję ten zabieg pielęgnicą. Także wyczekujcie go na kanale. Dziękuję za oglądanie. Cześć!